Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Adek vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Kocurek. Siema. No i standardowo, no dobra, nie tak standardowo, ponieważ tutaj zaintrygował mnie Nick, więc pierwsze pytanie będzie, czy masz może kota? Mam. Proszę bardzo, jak się kot nazywa? Łatka. Trochę czekaj, bo złe nazwy drożyn dałem, ale nie, w sensie zapomniałem zmienić. Ale to uznajmy, że jesteś promocyjny. Spoko. Dobra. Czy kot Łatkę? Zgaduję, że jest Łatki. Tak. No, tutaj mamy domyślenie. No i dobra, no i teraz już bardziej tradycyjnie. Jak długo grasz w Rocketa i jakie masz rangi? W Rocketa gram od 2 lat. No. Rangę mam Silvera 3. Na czym? Co tam? Jaki jest twój ulubiony tryb? Dwójki. Dwójki, a to tak chyba najpopularniejszy tryb. Dwójki zawsze fajne. Boom. Jak tam? Rocket ulubiona gierka, czy w coś jeszcze poza Rocketem grasz? Gram jeszcze w Fortnite'a. No. I w Minecraft'a. No, czyli tak w sumie standardowo. No tutaj Kocurek gra na tym, na Xboxie już się zapytałem. Także no, na przykład Valorantik odpada. Chociaż Valoranta to chyba mało osób gra, tak swoją drogą. No. Bang. No. To co? To już tutaj też sobie już wcześniej zadałem pytanie, ale co jadłeś na kolację? Bo wiem, że jadłeś. Kanapeczki. Standardowo. Kanapeczki. Nie no, to chyba trzeba zapytać o obiad, bo za często kanapeczki są na kolację. Obiad dzisiaj wyjątkowy, fryteczki ze schabowym. Czekaj, a dzisiaj nie ma niedzieli. Taki obiad, nie w niedzielę. Oszukaństwo. No. W niedzielę to bym rozumiała, tutaj szybszy dzień. Nie no, nie będę zdradzał co jest, bo nie wiem kiedy to wrzucę. A jak tam w ogóle dzień mija? Tak, już na nagrywkę. No. Dobrze. Dobrze. Dzisiaj, nie wiem, u ciebie była ładna pogoda? Bo mnie tutaj... No, przed chwilą padało. Mnie właśnie nie pada i się... Chyba muszę, bo ja generalnie... Jak to oglądacie, prawdopodobnie jestem już na wyjeździe. Dlatego na zapas nagrywany i... Chyba muszę pozbierać o jakieś owoce. Dlatego no, mam nadzieję, że się nie rozpada szybko. I będzie fajnie. W ogóle fajna jest ta mapka. Nie wiem, czemu jej nie ma na normalnych meczach. No, spoczko. Ładna, Hot Wheelsy. No i co, może kogoś chcesz pozdrowić? Pozdrawiam moich 2 kolegów, Oliwiera i Mikołaja. Zauważyłem, że często ludzie pozdrawiają jakiegoś Oliwiera. Ciekawe, czy to ten sam zawsze. Raczej nie. Raczej nie. A śmiesznie by było. Jakby tego samego Oliwiera pozdrawiali. Wiesz już, co zagramy w drugim meczu? Tak, mam przygotowany. A chcesz powiedzieć, czy niespodzianka będzie? Niespodzianka. Ojej, już się boję. Ło? No nie, nie siedzi. O, ostatnio też na Adek vs. Widzowie właśnie takiego pincza strzeliłem i tam akurat obronił. A tutaj nie siadło. Coś nie mam szczęścia. A tutaj też zawsze zapominam tego powiedzieć na początku. Jak ktoś chce wziąć udział w... Nie no, ja nie wiem czy kiedykolwiek to pamiętają, żeby powiedzieć na początku, ale jak ktoś chce wziąć udział w tej serii, to zapraszam na Discorda. Tam pierwsza osoba, co po oznaczeniu napisze, bierze udział taktycznie. W sumie już chyba wiem, bo ta mapa trochę rozprasza, to może dlatego jej nie ma na rankedach. Jak ci się mają podobać nagrody, te co teraz będą? Nie wiem czy je widziałeś za sezon. Nie, jeszcze nie widziałem. Mają być banery. No takie... No nie są złe moim zdaniem. Jedna z lepszych nagród. Przynajmniej 2 osobne. Tylko najgorszą rzeczą na nich jest to, że... Poza kolorkiem jest na nich logo rangi. Teraz tak zrobili. To jest w sumie... Niefajne, no bo... Ładniejsze by było moim zdaniem bez tego. Kolor i tak wiadomo jaka to by była ranga, a tak to... Tylko brzydsze jest. U. A, co zrobiłem? A siadło jest. Ale zupełnie mi nie wyszło to, co chciałem. Dużo masz znajomych, co grają na Xboxie w Rocketa? W ogóle na Xboxie słyszałem, że Rocket... O kurczę. Że Rocket jest za darmo, jak masz tego Golda.
czy jakoś tak? Nie, to nie, że Golda, tylko że tego, jak to się nazywało, Ultimate Passa. A, czyli to jest coś innego, to mnie oszukali wcześniej. Tak. A, bo ostatnio pytałem, to mi powiedział, że po prostu na Xboxie jest w ramach tego abonamentu takiego za free. Ale to jednak trzeba mieć coś więcej. A to mniej tak, fajnie niż myślałem. Wtedy... To, że, bo to kosztuje ten Ultimate Pass na miesiąc 50 zł i przez ten miesiąc można niektóre gry za darmo grać. A na rok ile to kosztuje? O kurde, na rok? Pewnie nie wiem. Bardziej się opłaca. Nie patrzyłem. A to jak kupisz to od razu masz też Golda, czy to jest osobno? Nie, to jest osobno. Aha, no dobra, no to już... Nie wiem, czy się ma Golda od razu. No, to wrócimy już w kolejnym meczu, a teraz daję ci lidera i zaskocz mnie. No dobra, jeszcze nie wiem, co ustawił tutaj Kocurek. A takie same nazwy drużyn, tak w sumie czekaj się, dobra, to trzeba auto dać. Ojej, nawet mi się tego nie chce czytać. Cube? O, dobra, jest mała kostka, to jest 100 razy lepsze niż duża kostka. Nie pozdrawiam. O nie! O, traje! Co to jest? Czy to jest to włączone? Dobra, nie ma najgorszej opcji w grze włączone, to jest ważne. Jest jedna taka opcja, nie będę mówił nawet jaka, bo jeszcze ktoś się pokusi następnym razem ją włączyć. O! O! O kurde. Nie, jak ja mam. Jak krótko chyba miałeś to. Bo jak się szybko zużywają na tym? Nie umiem tego używać. Chociaż prawie się dokręciło. Dobra, tutaj nie trzeba zbierać boosta, to jest dobrze. Dobra, nie jest dobrze. Nie! 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 Ale fart! Jak? Ja nie wiem, jak to się stało, ale... Nie no, łap to! Oła! Ten boost raz 10 jest tak trudny. Przy małej piłce. No nie piłce, znowu kostka jest, nie piłka. No nie! Nie da się boostować. Dobra, da się. Żartowałem, patrzcie. Mam najgorszą umiejętność, jaka jest. Przy czymś takim. Warto... No nie. Nie tak to miało wyglądać. Wejdzie? Nie wejdzie. A, czekajcie. Ale nie, no nie da się to trafić w powietrzu. Kolejny raz jestem załatwiony. Ej, w ogóle... Unlimited czas? Co? A. To jest nielegalne. Zapomniałem tego zmienić. Dogramy do 5 minut. No. Jak będzie zagrywka, to do złotej bramki. Tak jak normalnie. Okay. Nie zauważyłem, tak patrzę, co to tak mało czasu zostało. Ale fart. A potem, ja że... Ja z kolegami grałem i zapomniałem czasu zmienić. Bum. A właśnie, bo cię miałem... Nie wiem, czy w końcu zapytałem, czy nie? Dużo osób gra na Xboxie? W Rocketa? No, mam... Z moich znajomych mam... 20 znajomych na Xboxie. O, to sporo w sumie. Fajnie. Bo Xbox słynie z tego, że jest mniej graczy. Mam 20 znajomych na Xboxie, ale z tych wszystkich to z 5 osób gra w Rocketa. A, to dobra, to myślałem, że 20 osób co grają w Rocketa. No, ale 5 osób to zawsze więcej niż 2. Bo też widzę, że na serwerze jest bardzo mało osób z Xboxa. Siedzi? Jest. Dobra. Kopię. Co jest? Chyba to samo ja mamy. Samej, ja tak patrzę, co to jest za linka druga. Myślałem, że dwie naraz się zbugowało. Nie no, kurczę, ciężkie są kick-offy na tym. Oho, tak widzę, zgaduję, że nie masz Rocket Passa. Mam. Masz? Nie, a, bo tak mam. Zgaduję po tym, że wybuchu sobie nie ustawiłeś. To nie słusznie. Bum. A bo to czekaj, bo od jakiego Rocket Passa masz ten wybuchy? W sensie od którego? Znaczy, bo mam za trade'a jeszcze, nie wiem z jakiego to jest sezonu, ale mam taki dymek. Nie wierzę, jak to nie weszło. A to takie puff pewnie masz, czy to drugie? Wiem, tak, które. Takie. To jest takie fajne. Taki dymek na całą bramkę. A to jest ten, to drugie. To było, pamiętam, jak była terenówka chyba, jako auto. To fajne. A czemu nie używasz? Na tym aucie tego ustawionego nie mam, bo zapomniałem na tym aucie. Oła!
No nie. A dobrze, że szybko się respią. Oła! No jak mnie przyspieszył w ostatniej chwili. No nie, co ja zrobiłem? Nie da się jednak skakać na tym czymś. Z całej siły. O kurde. O, to będzie szybkie. Nie, to nie było szybkie. To była chyba najwolniejsza bramka w historii Kost. Tej, Bionchy. Nawet nie zobaczyłem ile, bo zapomniałem. Chyba tutaj się szybciej zużywają te wszystkie rzeczy. No, właśnie było tak. Dobra. Najtaktyczniejsze użycie wszystkiego, co się da. I boost mnie załatwił. Ten boost jest za szybki. O nie! Jak grasz na tym, na Xboxie, to grałeś może w Forze? Bo tam w sumie chyba najpopularniejsza gierka, tak z Xboxa. Mam Forze 3 i 4. O, ja zawsze grałem na PS4, to właśnie chciałem sobie zagrać w Forze, ale no, nie dało się. A teraz na laptopie to chyba niby mogę, ale mam wrażenie, żeby mi nie odpaliło. Albo by mi słabo działało. A to może sobie kiedyś... No nie! Jest! Nie. Ja mam, no nie, najgorszą umiejętność mam. Nie umiem tego używać. I tak nie trafia się źle w tą kostkę. Przynajmniej da się trafić do bramki. A w ogóle... Czekaj, bo... spojrzałem teraz na czas. A. A nie, w ogóle nie zwracam uwagi na to. Czekaj, to do kolejnej bramki, do kolejnej bramki. Dobra. Okej. Okay. Dobra, to teraz będzie trzeba jakoś to taktycznie... No dobra, po prostu... Dobra, to może się w sumie pożegnać w meczu, w zasadzie, to nie wiem. Możemy obok siebie podjechać. No, spoko. Czekaj, żeby się nie rozwalić. Dobra. No, i tutaj tak nietypowo... O kurczę, już myślałem, że mnie rozwalisz. Tak nietypowo kończymy dzisiejszy odcinek. Tutaj oczywiście był z nami Kacurek. Jak chcecie wziąć udział w takiego typu odcinku, to myślę, że wiecie, co macie robić. A dzisiaj się z wami żegnam. Hej.